Warto skorzystać z jutrzejszej poprawy pogody. Będzie to ciepły i słoneczny dzień. Niestety w kolejnych dniach znów deszcz. Julia Starzak, zapraszam na aktualne prognozy. W nocy przeważnie pogodnie i sucho. Zanikający deszcz możliwy jest tylko na początku nocy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na termometrach 6-7 stopni, w górach zaledwie 3-4. Najcieplej na Roztoczu i krańcach zachodnich około 8. Jutro w całej Polsce powinno być sucho, a słońce będzie dominować nad niegroźnymi chmurami. Na zachodzie, południowym zachodzie i południu 20-23 stopnie, najchłodniej od Pomorza po Mazury i Podlasie około 17-18 stopni. Południowy wiatr powieje przeważnie z umiarkowaną prędkością, a ciśnienie zacznie wyraźnie spadać. W Warszawie około południa 1015 hektopaskali. Zobaczmy wtorek. Od rana do godzin popołudniowych deszczowo, szczególnie na wschodzie i północnym wschodzie. Z kolei na pozostałym obszarze po południu i wieczorem lokalnie i sporadycznie pojawią się przelotne opady. Temperatura dość niska, przeważnie 15-18 stopni. W czasie opadów nieco chłodniej, 12-13 stopni. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.